Cześć ludziska, z tej strony Maxim. Dzisiaj przyjrzymy się grze Dragon's Dogma. Na pewno filmik będzie w kilku częściach, bo gra jest ogromna. Ja tak naprawdę wam powiem, że bawię się w tą grę około 30 godzin, z tego co pamiętam. Na liczniku ostatnio miałem i cały czas gdzieś tam tutaj dalej próbuję ją przejść. Jak widzicie już, na pewno żeście się przyjrzeli tutaj tym początkowej grafice, tutaj początkowym postaciom, na pewno już wiecie, że jest to gra RPG. Ściśle mówiąc, jest to gra RPG akcji, czyli nie mamy tutaj nic, jeżeli chodzi o walkę podzielonego natury, tylko stricte zagrania, jakieś skillowe, tego typu akcje. Gra jest grą Capcomu, czyli typowo japońskiej firmy, co zaskakuje, że jest ona tutaj pociągnięta dość mocno zachodnim klimatem RPGów, czyli mamy tutaj taki ściśle trzymający się w kanonach świat fantazy, świat miecza, łuku itp. itd. Ale moim zdaniem jest to dobre, bo tutaj nie znajdziemy żadnych absurdalnych przeciwników typu jakichś tam z kosmosu wziętych stworków itp. itd. jakichś tam pierdół, tylko takie ściśle trzymające się w kanonach przeciwników typu jakieś tam gobliny, hobgobliny, jaszczuroludzie, można to tak nazwać, ludzie, gryfy, wilki, harpie. Czyli taki ściśle znany wszystkim świat fantazy. Jeżeli już jesteśmy przy tym, że jest to RPG akcji, to mogę wam powiedzieć, że o samą akcję tutaj, sam system gry, system walki jest on naprawdę bardzo dobrze zrobiony, bardzo mi się podoba. Być może jest to zasługa gościa, który tak naprawdę robił tą grę, a między innymi maczał palce w Devil May Cry, tudzież w Residencie, czwórce. Także mamy tutaj, każda z klas posiada skille, oczywiście wedle tutaj upodobań będziemy sobie tworzyć naszych pomagierów, tudzież naszą postać. Jak widzicie, grafika ogólnie jest naprawdę na dość fajnym poziomie, szczególnie zaznaczając, że gra jest grą dużą, rozległą. Ja wam pokażę tutaj na mapce. Po 30 godzinach mniej więcej, ja sobie tak lubię się szpędać niczym w MMORPG, odkrywać różne tereny, różne ciekawostki. Mam tego dość trochę odkryte i myślę, że to nie jest wszystko jeszcze. Co jest to też swoistym minusem, ale o tym później. Dobra. Oczywiście możemy sobie to na różne zbliżenia tutaj sobie możemy stosować oczywiście. Dobra, wyjdźmy z tej mapki. Przejdźmy do tego, że jak już jesteśmy przy grafice, że praktycznie nie ma się tutaj co do grafiki czego czepiać. Mamy tak naprawdę ten świat zróżnicowany, mamy dość dużo zróżnicowanych przeciwników. Gdy już jesteśmy przy przeciwnikach, mamy przeciwników standardowych, jakichś słabiutkich, mamy też, można powiedzieć, bossów silniejszych. Tutaj akurat zastosowanie z trzepaniem padem. Zaraz przejdziemy tutaj do naszych tutaj ziomków, bo widzicie, że nie biegam sam, o tym będzie zaraz. Będzie chaotycznie, tak jak mówię, bo tutaj jest naprawdę o czym opowiadać i mogę czegoś wam zapomnieć opowiedzieć. Jak już jesteśmy przy tych przeciwnikach cały czas dalej, no to tak jak mówię, od standardowych przeciwników przez naprawdę ogromnych przeciwników, na których możemy się spinać, rodem tutaj Shadow of the Colossus czy też Castlevania, gdzieś tam obnażając słabe punkty bossów. Oczywiście jeżeli chodzi o przeciwników, są przeciwnicy, którzy są jakby klonami, tak? Czyli mamy jakieś tam zwykłe wilki, mamy białe wilki, które są mocniejsze i często i gęsto atakują w dość dużych grupach. Mamy przykładowo zwykłe harpie, mamy harpie, które usypiają, czy tudzież mamy też przeciwników, którzy pojawiają się w odpowiednich porach, tak? Czyli w dzień przykładowo nie spotkamy nieumarłych poza jaskiniami na otwartym terenie, ale jeżeli byśmy się w nocy zapuścili tutaj w ten świat gry, to gdzieś na otwartym terenie spokojnie zombiaków możemy dopaść, możemy gdzieś tam spotkać. Ja sobie na moment włączę mapkę, żeby zobaczyć mniej więcej, gdzie tu mamy śmigać. Dobra, udajmy się tutaj do dwójki. Ok, i do jedynki. Ja wam postaram się tutaj przedostać
w teren, żebyście zobaczyli jakiegoś większego przeciwnika i mam nadzieję, że podczas tego gameplayu, nie wiem czy w tym filmiku, czy w następnym, zobaczycie noc, bo na tym też chciałbym się dość mocno skupić. Sorki za babole słowne, tak jak mówię, tutaj nie będę się zbyt mocno skupiał. Dobra, ludziska, jedziemy dalej. Jak już widzicie o grafice, moim zdaniem nie można złego słowa powiedzieć, choć czasami tutaj niektóre rzeczy się dorysowują. Ale ogólnie jest naprawdę bardzo fajnie. Ja tutaj tylko komendę wydam tym moim ziomkom, żeby gdzieś tam z tyłu nie zostawali, żeby przyszli tutaj do mnie. Okej. Czy ja sobie dobrą drogę? Nie. Muszę się cofnąć jeszcze kawałek. Także jeżeli chodzi o zróżnicowanie terenu, jest one dość spore. Jeżeli chodzi o przeciwników, jest ich tutaj też dość spora ilość. Teraz może zajmijmy się naszymi ziomkami, ale może właśnie zanim jeszcze tutaj przejdziemy do ziomków, gdy już jesteśmy przy tym terenie, to co mogę powiedzieć na plus, to jest to, że nie mamy tutaj zbyt dużo jakichś niewidzialnych ścian i tego typu akcji. Możemy praktycznie spaść z wszystkiego, spiąć się gdziekolwiek, tylko i wyłącznie damy radę się spiąć. Także spadając z zbyt dużej wysokości możemy się zabić. Ale stosując gdzieś jakieś właśnie wyskoki, czy też możliwość spinania, możemy dotrzeć na jakieś wyżej położone miejsca, tudzież odkryć jakieś skrzynki z sekretami, tych sekretów też jest dość trochę. I co z minusów, jeżeli chodzi tutaj właśnie o geodatę, że tak to nazwę, czyli o możliwość właśnie tutaj grania nie tylko na płaskim terenie, gdzieś tam właśnie spinania i spadania niżej. Nasza postać nie umie pływać. Jest w tym aspekcie naprawdę totalnym ułomkiem, bo gdy wejdziemy do kolan, do wody do kolan, no to mniej więcej ok, jeszcze jest w miarę super, ale gdy wejdziemy już do pasa, nasza postać w bardzo szybkim tempie zginie, bo pływać nie umie, nie potrafi. Także tak to tutaj wygląda, no ale trzeba przymknąć na niektóre rzeczy oko, bo czy tak dostajemy tutaj naprawdę dużo w tej grze. Ja jestem zauroczony tym tytułem. Oprócz tego, jeżeli chodzi właśnie tutaj o takie różne rzeczy związane z terenem, czasami mamy różne przeszkadzajki, pułapki, może to tak to nazwę, możliwość wykorzystania elementów otoczenia, choć nie jest tego zbyt dużo, ale zawsze coś. Tutaj zaraz zobaczycie kulę, która jak będzie. Nie ma tutaj tego kamienia. Tu często i gęsto akurat na tej trasie mogą na nas zrzucić taki ogromny kamień, niczym w filmach z Indiana Jonesem, który nas będzie gonił i musimy gdzieś tam na bok odskoczyć, bo nas to wszystko zmiażdży. Dobra, jeżeli już jesteśmy tutaj przy tych postaciach, warto też opowiedzieć o lucie, czyli o dropie tak zwanym, czyli o wszystkich różnych rzeczach, które przeciwnicy zostawiają po śmierci, tudzież rzeczach, które możemy znaleźć. Nasza postać niestety ma swoją nośność, czyli nie ma czegoś takiego, że możemy nieskończoną ilość tutaj przedmiotów ze sobą nosić, co jest moim zdaniem bardzo dużym plusem. I gdy sobie wejdziemy do ekwipunku, jak widzicie mniej więcej na środku ekranu mamy taki pasek, tutaj akurat moja postać Kasia jest dość mocno przedmiotami obciążona. Mamy tutaj napis Heavy 44,25. Oczywiście od danej klasy postaci różni się to, ile możemy tego mniej więcej nosić, tak? I jak widzicie, często i gęsto te przedmioty, które są podzielone tutaj na ileś kategorii, musimy deponować w specjalnych miejscach, tudzież przekładać na naszych pomagierów tutaj, żebyśmy mogli grać, bo gdy jesteśmy przeładowani, oczywiście biegać możemy, ale nie możemy już nic więcej dźwigać i często i gęsto możemy przeoczyć jakiś fajny drop. Także tutaj warto tego pilnować. Jeżeli chodzi o paski, jak widzicie, każda z postaci dysponuje dwoma paskami. Zielony pasek, który jest paskiem życia, oraz pomarańczowym paskiem, który jest pasek staminy, wytrzymałości. Jeżeli już przy tym jesteśmy, to nasza postać niczym w Demon Souls zużywa staminę, tak? Na atakach specjalnych, które tutaj teraz będę tutaj stosował, jakieś szybsze podbiegi itd. Jak widzicie, ten pomarańczowy pasek się zużywa i musimy później podczas walki racjonalnie nim tutaj operować. Tudzież gdy chcemy szybciej biegać gdzieś tam sprintem, to on też sukcesywnie się zmniejsza, więc tego trzeba pilnować. Tym bardziej, że przy wypadku większych przeciwników
można powiedzieć, bossów, to trzeba niejednokrotnie na takiego bossa się spiąć, żeby dostać się do jego słabych punktów, co tutaj zaraz na pewno będzie zaobrazowane, bo będziemy tutaj, z tego co ja pamiętam, tu gdzieś Hydra, nie Hydra, tylko Chimera gdzieś tutaj śmiga, także będziemy zaraz walczyć z większym przeciwnikiem. I gdy na niego się spinamy, gdy nam ten pasek spadnie do samego końca, to niestety będziemy zrzuci nas ze swojego grzbietu, a gdy ogólnie sami ten pasek zużyjemy, to nasza postać się męczy i musi złapać chwilę oddechu. Tudzież przez jakiś tam moment nie możemy zbyt dużo skilli używać. Dobra, mamy przeciwników. Ja tutaj sobie chwilę powalczę. I być może nie będę gadał teraz o niczym takim mega ważnym, bo zaraz tutaj Chimera nas zaatakuje, z tego co ja pamiętam, jeżeli chodzi o teren. Co jest fajne, przeciwnicy mają swoje słabe i swoje mocne strony. Nasze pionki uczą się walczyć z danymi przeciwnikami. Oczywiście my sami też zgodnie tutaj, znaczy może nie tyle zgodnie, ale wraz z doświadczeniem uczymy się, jak z danym przeciwnikiem walczyć. Tutaj przykładowo jaszczuroludzie, że tak je nazwę po polsku, posiadają słaby punkt w postaci tego, że odcinamy im w pierwszym momencie ogon. I w tym momencie ci przeciwnicy są łatwiejsi do pokonania. Oczywiście mamy tutaj też nacisk na żywioły, czyli tudzież niektórzy przeciwnicy są wrażliwi na ogień, niektórzy na jakiś tam, dajmy na to, wiatr, czy na inne tego typu tutaj żywioły. Dlatego wszystkiego tutaj będziecie się uczyć. Oczywiście więksi przeciwnicy też jakiś taktyk od nas wymagają. Nie możemy sobie na pałę tutaj z nimi walczyć. No chyba, że jesteśmy już naprawdę dość mocno wylevelowani. Ale też zbieramy scrolle, dzięki którym nasi ziomkowie uczą się walczyć i znają taktyki, jak walczyć z naszymi bossami. Jeżeli już przy ziomkach jesteśmy, to może zacznijmy od tworzenia postaci. Wiem, że to tak śmiesznie na końcu filmu, ale no jakoś tu tutaj chaotycznie ciężko poskładać, bo tak jak mówię, jest tego ogrom. Czyli tak, gdy tworzymy postać, możemy sobie tutaj oczywiście zadbać o wygląd danej postaci. No te postacie nie są jakieś mega zbyt piękne na posturę tej postaci i oczywiście co najważniejsze, w grach RPG możemy sobie tutaj mieć wpływ na klasę. Na początku tych klas jest 3. Pierwszą klasą jest mag, drugą klasą jest wojownik, czyli gościu typowo z mieczem, z tarczą, i trzecią klasą jest strider, czyli takie połączenie łucznika ze sztyleciarzem, że to tak nazwę potocznie. Oczywiście te klasy później się rozwijają i w miarę postępu w grze będzie można sobie tutaj po prostu rozwinąć daną klasę. Ja chwileczkę tutaj muszę zaczekać, muszę przekazać mojemu ziomkowi, który tam miga, Judy miga, ok, muszę jej przekazać antidotum na Poisona, bo widzę, że sobie sama nie umie poradzić z tym. Więc przykładowo ze Stridera, który włada sztyletem i na początku łukiem, możemy zrobić tudzież łucznika, czy też postać łączoną. Te połączenia są dosyć ciekawe. Można zrobić przykładowo połączenie z magiem, czy no, ale ogólnie nie będę się może tutaj nad tym rozwodził. Myślę, że jeżeli chodzi o klasę, powiem wam tylko, że jest tego wystarczająco, jest ciekawie, więc można samemu tutaj kombinować. Gdy jesteśmy dalej przy tym tworzeniu postaci, jak widzicie, ja tutaj zasuwam z 3 ziomkami, ale tak naprawdę jeden będzie przez 95% czasu z gry razem z nami. Jest to pionek, którego my tworzymy, pomagier, którego my tworzymy. Dlaczego nazwałem go pionkiem? Bo tak naprawdę tutaj w grze Capcomu oni nazywają się ci pomagierzy pawns i może od tego momentu będę mówił na nie pionki. Więc my sobie robimy takiego jednego pionka, który będzie naszym kompanem przez 95% gry, a pozostałych dwójka to są albo spotkane NPC, które możemy sobie gdzieś tam w okolicy miast przyłączyć do siebie, tudzież stosując odpowiednie rifty, czyli takie portale kamienne, będziemy mogli wybrać pionki
albo generowane przez konsolę, gdy jesteśmy połączeni przez sieć postacie pomagierów innych graczy, gdzie po prostu te nasi pomagierowie, gdy nawet nie gramy, mogą być wypożyczani do innych i możemy dostawać za to odpowiednie punkty. Będą te pionki oceniane. Gdy jesteśmy już przy całej ekipie, tak pokrótce, możemy oczywiście nimi tutaj zarządzać, stosując D-pad, możemy wołać ich do siebie, możemy kazać im pomóc sobie, czyli gdzieś tam, gdy mamy jakieś kłopoty, będą nas healować, będą nas buffować. Możemy też kazać im po prostu atakować, iść do przodu. Czyli takie cztery proste komendy, trzy proste komendy. Go, com, bądź help. To są podstawowe rzeczy. Jeżeli chodzi o SI przeciwników, znaczy przeciwników, naszych pomagierów, to jest one dość fajnie wykonane i tak naprawdę nie robią oni zbyt dużo głupot. Oczywiście można się poczepiać niektórych momentów, ale tak naprawdę jest dobrze. W tym aspekcie nie ma co narzekać. Zdarzają się jakieś drobne bugi, drobne jakieś tutaj głupoty ze strony przeciwników, ale tak ogólnie nie ma większych problemów z nimi, więc nie ma tak źle. Co ważne, gdy levelujemy, bo wiadomo jak to w grach RPG, my możemy sobie levelować i razem z nami leveluje ten nasz pomagier, ale tych dwóch pozostałych ziomków, które jakby przyzywamy lub dołączamy tutaj czy w postaci właśnie tych kamieni, czy w postaci miast, oni nie levelują, czyli gdy będziecie korzystać z kamieni, dobierając sobie pozostałe klasy, które będą Wam przydatne w Waszym stylu gry, warto pamiętać, że Wy, grając z takimi postaciami, dajmy na to około 3 godziny, to Wy wylewelujecie, dajmy na to, z levelu 20 na 25, a biorąc pomagierów na tym 20 poziomie, niestety oni cały czas na tym poziomie będą, więc bardzo dobrze jest po kilku godzinach gry zmienić sobie, powiedzmy po 2-3 godzinach zmienić sobie na pionki z wyższym levelem. Czyli tożsamie tutaj posługujące się z mocniejszymi skillami itp. itd. Co ważne, warto jeszcze tutaj zaznaczyć, nasi pomagierowie, właśnie nawet ci, którzy tak naprawdę nie są nasi, też zbierają dropy, też tutaj zbierają jakieś roślinki czy też inne przedmioty i trzeba pilnować, że co ważniejsze i lepsze rzeczy przed zwolnieniem jakby ich ze służby musimy przekładać na swoje postacie, dlatego że gdy oddamy te postacie, wymienimy na inne, w tym momencie nie są te przedmioty zachowywane, więc są tracone bezpowrotnie. To jest ważnym aspektem gry. Dobra, skończmy tutaj chaotycznie gadać teraz. Ja sobie zerknę, gdzie jestem tutaj na mapce. Okej. Musimy się udać mniej więcej tutaj do jedynki. Ja już sobie wcześniej zaznaczyłem, bo muszę jeszcze tutaj golema pokonać w jednym z questów. No i zaczynając dalej gadać tak nieskładnie, tutaj może przejdźmy. Teraz już jesteśmy w takim kawałku gry, że jak widzicie, zmienia się pora dnia. W tej grze właśnie tutaj jest to mocnym aspektem. O, musimy uwolnić akurat jakiś quest tutaj po drodze nam się napatoczył. Musimy uwolnić gościa klatki, zanim go zabiją, także ja tutaj już staram się przedostać do klatki i bronić tego ziomka, tudzież laskę, przed goblinami. Jak wszystkich wybijemy, to nam się quest uda. Dobra, ja się tutaj jeszcze rozglądam. Zaraz tutaj jeszcze tutaj w ferworze tej walki dopowiem Wam dlaczego. Ok, nasi ziomkowie dobili tamtą resztę tych goblinów i jak widzicie, z automatu ziomek jest wypuszczony z klatki. Tudzież gdzieś tam jakiś losowy quest żeśmy tutaj zyskali, skończyli. Dobra, gdy jesteśmy już przy tych porach dnia i nocy, bo nie dam rady tego dokończyć, to może przejdziemy do tego w następnym odcinku. Także żegnam się z Wami, widzimy się za moment w kolejnej części filmiku. Hej!